Muzyka. Dzień dobry. Nazywam się Maria Golatowska i chodzę do klasy 2A w Zespole Szkół Salezjańskich. W tym roku startuję na przewodniczącą. Kurde, wiecie co? Zrobimy to inaczej. Hejka! Jak już wiecie, nazywam się Marysia i chodzę do klasy 2A w naszym salezjańskim liceum. W tym roku startuję na przewodniczącą, ponieważ myślę, że jestem na to już gotowa i myślę, że to będzie dobry krok w przyszłość naszej szkoły. A teraz opowiem Wam coś o sobie. Jak widzicie, jestem też harcerką. Od kilku lat działam w naszym sokołowskim chówcu i należę do 91. SDH Tanijas. Dzięki harcerstwu nauczyłam się pewności siebie, otwartości i potrafię sobie poradzić w każdej sytuacji. Jako harcerze bierzemy udział w licznych akcjach charytatywnych i niesiemy pomoc każdemu bliźniemu. Harcerstwo jest naprawdę fajną przygodą i każdemu serdecznie polecam oraz zapraszam. Przez 6 lat chodziłam do ogniska muzycznego, dzięki któremu nauczyłam się wytrwałości i dążenia do swoich celów. Ale powiedzcie mi szczerze, czy ja potrafię grać? No chyba nie bardzo. Za to od ponad 3 lat gram na ukulele i chyba mi to nieźle wychodzi. A teraz kilka pomysłów, postulatów z mojej strony, które chciałabym zrealizować, gdy zostanę Waszą przewodniczącą. Pierwszym moim pomysłem jest tak naprawdę kontynuacja Dnia bez mundurka, tylko chciałabym, żeby to było bardziej na zasadzie na przykład Dzień lat 80. albo Dzień postaci z filmów i wydaje mi się, że dużo więcej dni ciekawych by się znalazło. Drugim moim pomysłem jest różowa skrzyneczka. Jeśli nie wiecie co to, to już Wam tłumaczę. W każdej damskiej toalecie byłaby taka mała skrzyneczka, w której każda z nas kobiet mogłaby znaleźć dla siebie środki higieny, które mogłaby użyć w razie potrzeby. Po tak naprawdę więcej informacji na ten temat zapraszam Was w opis na dole, tam znajdziecie link do tego wszystkiego. A trzecim moim pomysłem jest więcej akcji charytatywnych, na przykład zbieranie karmy do naszego schroniska i niesienie pomocy każdemu potrzebującemu i bliźniemu. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Mam nadzieję, że Was przekonałam do głosowania na mnie i stawiajcie na nowoczesność.